Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Doskonałość chrześcijańska według księdza Rodrygueza. Czyta Iwonna Teresa. Zanim przejdę do czytania tej lektury, parę słów wstępu. Książka ta została wydana w 1896 roku i mówi o nauce pokory, do której wzywał nas Chrystus Pan. Jeśli znajdzie uznanie w waszych oczach i uszach, to bardzo proszę o znak polubienia, abym wiedziała, czy mam kontynuować to dzieło. Dziękuję. Doskonałość chrześcijańska. Cnoty chrześcijańskie. Dział pierwszy. Rozdział pierwszy. Chrystus Pan jest mistrzem pokory. Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym. Cały żywot Chrystusa na ziemi, mówi święty Augustyn, był nauką obyczajów, lecz nade wszystko pokory. Zostawił nam przykład, mówiąc: uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Jakoż musi być tej cnoty zacność i potrzeba, gdy Syn Boży z nieba stąpił, aby sam być jej mistrzem i nie słowami tylko, ale i przykładem nam je wyłożył. Bo czymże był cały żywot jego, powiedzmy ze świętym Bazylim, jeśli nie wzorem i zwierciadłem pokory? Chciał z matki ubogiej w opuszczonej narodzić się stajence, żłobek mieć za miejsce spoczynku i ubogimi się okryć pieluszkami. Poddał się jakby grzesznik prawu obrzezania, obrał sobie najwzgardzeńszy środek obrony w ucieczce do Egiptu. Między jawnogrzesznikami jako jeden z nich do chrztu Janowego przystąpił. Ucieka, gdy królem go chcą ogłosić, a wybiega naprzeciw obelgom. Uwielbiają go ludzie i szatani nawet, przez usta opętanych chwałę jego głoszą. Wtedy im nakazuje milczenie. Potwarzają go i sromocą, wtedy milczy, jakby nie miał słowa na swoją obronę. Przed samą śmiercią zostawia nam jakby w testamencie ostatnią naukę pokory, dziwnym stwierdzając ją przykładem, gdy się do umycia nóg uczniów zniżył. Ostatnie zaś tchnienie oddaje na sromotnym rusztowaniu w męczarniach dla samych tylko złoczyńców przeznaczonych. O narodzeniu jego świadczy święty Bernard. Wyniszczył samego siebie, aby najpierw w przykładzie pokazał to, czego miał na potem słowami nauczać. Aby się więcej nie ważył wynosić człowiek na ziemi. Próżna chwała w człowieku po wszystkie czasy za zuchwalstwo się poczytywała, lecz teraz, gdy się majestat wyniszczył, nieznośny to bezwstyd, żeby się robak nadymał. Syn Boży, równy Ojcu, postać sługi na się przyjął, szukał poniżenia i wzgardy, a ja, proch i popiół, żądam wywyższenia i chwały. Rozdział drugi. Przed Chrystusem nie była znana pokora na ziemi. Pan Jezus nazwał siebie nauczycielem pokory, mistrzem, od którego jedynie tej cnoty uczyć się mamy i słusznie, bo cnoty tej nie mógł uczyć przed nim żaden mędrzec pogański. Sokrates, Platon i inni filozofowie tak dalekimi byli od pokory, że zalecając inne cnoty, jak męstwo, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość, za główną, jeśli nie jedyną pobudkę
kładli pragnienie czci ludzkiej i chwalebnej po śmierci pamięci. Diogenes wprawdzie i niektórzy inni okazywali najwyższą pogardę wszystkiego, co ludzie cenić zwykli, i zdawali się gardzić światem i sobą, ale do tegoż samego celu chwały ludzkiej dążyli, inną tylko drogę obierając. I również jak tamci, żądni byli pochwał, a pozorne to uniżenie większą jeszcze pokrywało pychę. Nie uszło to baczenia uważnych. Zaprosił raz Platon Diogenesa wraz z innymi filozofami na ucztę i kazał izbę stołową bogato kobiercami przyozdobić. Wszedł Diogenes brudny i uszargany i ściągając jeden z kobierców, począł nogami po nim deptać. Czemu to czynisz? Spytał Plato. Depczę wyniosłość Platona. Na co mu ten odrzekł. Depczesz, lecz inną wyniosłością. Nie mogli nigdy dawni filozofowie przyjść do wzgardy siebie, która jest chrześcijańskiej pokory podstawą. Nie tylko cnoty tej, ale i imienia jej nie znali. Pokora jako własna Chrystusa cnota nigdy przed nim głoszoną nie była. Od niej Pan Jezus dziwne swoje na górze kazanie rozpoczął, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem. Czyli, jak rozumieją święty Augustyn, święty Hieronim, święty Grzegorz i inni, błogosławieni ludzie pełni pokory i wyrzeczenia. Ta nauka stanowi początek, treść i uwieńczenie wszystkiego, co mówił Pan Jezus tym przykładem. Całe Jego życie jaśnieje. Tego chce, żebyśmy od Niego wzór brali. Nie powiada, uczcie się ode mnie świat tworzyć, widzialne i niewidzialne rzeczy do bytu powoływać, umarłych wskrzeszać i cuda czynić większe niż te, na które patrzycie. Lecz uczcie się, żem cichy jest i pokornego serca. Więcej jest mocy i bezpieczeństwa w gruntownej pokorze niż w nadętej wysokości. Lepiej w pokorze Bogu służyć niż zasłynąć cudami. Pierwsza droga jest prosta i bezpieczna, druga wyniosła i niebezpieczeństw pełna. Rozdział trzeci. Bez pokory ani jednego kroku na drodze doskonałości uczynić nie można. Tak nam potrzebną jest pokora, że bez niej ani jednego kroku na drodze doskonałości nikt nie uczynił. A jeśli pokora dobrych uczynków nie poprzedza, jeśli im nie towarzyszy, jeśli ich nie uwieńczy, wnet nam weselącym się z jakiego dobrego uczynku pycha wszystko z rąk wydziera. Nie ubezpieczajmy się tym, że uczynek sam w sobie jest święty. Owszem, bardziej wtedy pychy i próżności obawiać się należy. Innym bowiem występkom grzechy jawnie towarzyszą i mając jakby na czole wypisane, że są grzechem, same ostrzegają, żebyśmy się ich chronili. Ale pycha z samych cnót świętych i najlepszych czynów powstaje, kryje się w nich z upodobaniem i czyha na dobre sprawy człowieka, aby je swoim jadem zarazić i zniszczyć. Żeglował chrześcijanin szczęśliwie, miał wiatry przyjazne, oczy i myśli obrócone do nieba, jedynego celu jego pragnień i widział już przystań przed sobą, ależ wicher pychy się zerwał i wpędził go między skałę próżności, bo żeglarz wzrok swój na ziemię opuścił, siebie i pochwał ludzkich szukać począł. I tak rozbił się i wszystko utracił.
bo kto bez pokory cnoty zgromadza, powiadają święty Grzegorz i Bernard, jakby na wiatr piasek niesie. Wiemy, że bez łaski Bożej nie możemy nic uczynić dobrego i że drogą do otrzymania łaski jest modlitwa. Modlitwa zaś, jeżeli nie jest z pokorą połączona, nie dojdzie do Boga, ale wsparta pokorą dopiero potężną się staje. Modlitwa pokornego przeniknie niebiosa, a nie odejdzie, aż najwyższy wejrzy. Pokorna, a mężna Judyt, odziana włosienicą, popiołem okryta, twarz w proch utarzając, woła: pokornych, a cichych zawżdyć się modlitwa podobała. Wejrzał na modlitwę poniżonych, mówi Dawid, i nie wzgardził ich prośbą. Niech się nie wraca nędznik zawstydzony. Czytamy na innym miejscu psalmu: bo pokorny, o co prosi, to bierze. I Bóg modlitwy jego słucha, aby nie odszedł ze wstydem. Patrzmy, jak miła była Bogu modlitwa jawno grzesznika, który nie śmiał oczu do nieba podnieść, lecz bijąc się w piersi z całą pokorą serca skruszonego wołał: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I zapewnia nas Chrystus, że wstąpił ten usprawiedliwionym do domu swego, a faryzeusz nadęty ufnością swe dobre uczynki wyszedł z kościoła od Boga wzgardzony. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.